Cześć, witajcie, z tej strony Rok, witam was serdecznie w grze Farming Simulator 17. Dzisiaj sobie przejrzymy wszystkie pojazdy, jakimi możemy jeździć i kilka takich maszyn podczepianych do nich, typu kultywator, pługi. Największe oczywiście, nie będziemy tam wszystkich sprawdzali, tylko kilka takich największych modeli. Tutaj jeszcze zaraz zobaczycie, kilka rzeczy wam zaprezentuję, ale na początek zaczniemy może od ciągników. Także co, ciągników jest dosyć sporo, ja wam tutaj pokazuję. O, zobaczcie, tak mniej więcej to się prezentuje. Tutaj troszeczkę mam z lasem jeszcze rzeczy, kombajny jakieś. O, tam siewnik. Także co, lecimy może od początku. Wszystko jest poustawiane w kolejności najsłabszych. Tutaj właściwie może tyle co nie najsłabszych, ale po prostu tak jak było w sklepie. A tam są według mocy i ceny troszeczkę tak sortowane. Także co, ja mniej więcej wam pokażę z zewnątrz. Potem sobie popatrzymy kilka w środku może. Także co, idziemy, tutaj mam ten początkowy, który był w 15 na start. Zetor z DLC. Tutaj mamy z poprzedniej części ciągnik. No, tutaj mamy kolejny nowy New Holland. Tego nie było. Fajnie wygląda. Ten chyba był, jak się nie mylę, w 15. Na pewno był w 13. A w 15 nie jestem pewien. No, tutaj New Holland, fajny. Bardzo mi się podobał ten przód u niego. No, tutaj Massey z ściętym przodem. Jak chcecie, po prostu sobie zatrzymajcie filmik, aby obejrzeć więcej tutaj, jakbyście chcieli. Jeśli za szybko tutaj według was zwiedzam, oglądam wszystkie te maszyny. No co, maszyny jak maszyny, zaraz przyjdziemy do tych większych, bo tam naprawdę jest fajne. No, nie ta czwórka, tylko Valtra, która mi się tak mocno podoba. Zobaczcie, fajne dźwięki, jak w środku zobaczymy, co on tutaj ma. Jak widzicie, fajna, mi się osobiście bardzo podoba. Myślę, że będzie to jeden z lepszych ciągników. Może nie tyle z lepszych, ale fajniejszych, jak dla mnie. No tutaj ten Sejm. Jakiś Fendt, JCB. Kolejna Valtra, Massey. O, ten to już jest spory. O, te słupy, cały czas się zahaczam. Dobra, także idziemy na większe, tutaj zaraz je zobaczycie. Także tak, te mam dwa ciągniki w preorderze, jak sobie ktoś kupi na Steama na przykład. To ma dwa takie oto skin, a te z tyłu zaraz pokażę wam więcej. No, zobaczcie tego olbrzyma Challengera. No, nie do tego wsiadłem. Czy ja mogę do niego normalnie fajnie siąść? Okej. Okay. Taki ma klakson, jak widzicie, jak słyszycie. Tak wygląda. Z tyłu rynkowa, jak sobie pokażę, ale to dopiero do nich zaraz sobie przejdziemy. Także co, tak wygląda ten quad track cały, który był 15. 15 były dwie wersje, były jeszcze na kołach. Tutaj mamy kolejny. No, na razie same olbrzymy z tej strony. Jak widzicie, nie tak to się prezentuje. Nadal mam troszeczkę za mało czułość w tej myszce. I tak średnio mi jest obracać tą kamerą przy większych jakichś odległościach. No także mniej więcej tak to się prezentuje. Mi się osobiście podobają maszyny. Teraz sobie przejdziemy do kombajnów może. Zobaczmy, jak on wygląda w środku. O, kombajn. Także tego mamy na start, domyślnie. Okej, okay, so tutaj jest jakiś New Holland, który był w 15. No tutaj Massey Ferguson. To jest DLC, z tego co pamiętam, z 15. Tak samo case kolejny. Także co, tak to mniej więcej wygląda wszystko. To wiecie, jest takie mniej więcej pokazanie wam, jak to wyglądają te maszyny. Nie tak, żebyśmy wszystko sprawdzali dookoła, obchodzili każdą maszynę, sprawdzali, jak tam jest zrobione. No i zobaczcie, tutaj mamy kilka ciągników, które możemy sobie mieć, kiedy kupimy DLC. W tamtym DLC mamy jeszcze jakieś filmiki, z tego co czytałem, to związane z właśnie, jak tworzony był farming. Takie powiedzmy troszeczkę zza kulisów. Jakieś tam wideo poradniki do tworzenia modyfikacji i tak dalej. No także ciekawe. Z tego co pamiętam, to te DLC kosztuje 9 euro na oficjalnej stronie farminga. No zobaczcie, fajny kolorek. Mi się podoba ten. O, klakson to... Ta kierownica jest taka troszeczkę śmieszna. Dziwny ma kolor. No ale jasne, dobra. Także co, idziemy dalej. No tutaj zawsze jakiś niby wąż.
ciekawy pomysł mieli. No i najbardziej mi się podoba ten skin do Fenta. Czarny Fent. Na pewno będzie się fajnie jeździło. Tutaj mamy Masseya na podwójnych kołach. No i tutaj kolejny. Ten sam skin, tylko inny ciągnik. Dobra, także co? Może teraz zaczniemy od ciężarówek. Tutaj mamy taka troszeczkę, powiedzmy, amerykańska. Zbyt dużo rzeczy nie ma. Dobra, także co? Przejdziemy sobie może do tej. Ta była z DLC, to wam się od niej nie pokazywał. Tą sobie zobaczymy. Co? To się zbytnio nie różni, ale ma z tyłu szybę. Także to na pewno jest dużym plusem. No i zobaczcie. Ta po prostu taka amerykańska, największa. Ja sobie sprawdzimy, jak to mniej więcej wygląda. No tak, co, ciężarówka na pewno. No, klakson, fajny, fajny. Lustarka mamy z jednej, z drugiej strony. Szkoda, że jeszcze nie mam tutaj z przodu na masce. Tak, ja żeby do tyłu lepiej to widzieć. Tak, co, mamy kombajn do ziemniaków. Gorzej nie będę pokazywał, bo to jest po prostu tylko przeniesiony. No tutaj mamy do zbierania buraków z dowolnego miejsca. Także mniej więcej tak to wygląda. To jest koło skręca w lusterku. Mamy naprawdę zobaczyć jaką dużą szybę. Możemy sobie wszędzie dookoła popatrzeć. Tutaj co to mamy? Nie wiem co to jest. Jak wiecie co to jest, możecie dać znać. Tutaj normalnie szyba. Fajnie wszystko jest dookoła oszklone. Szkoda, że tylko troszeczkę z dachu nie ma. Tak jakoś minimalnie. No tak to mniej więcej wygląda. No fajne, fajne. Zobaczymy jak to będzie potem grało się tym. Jak to będzie w ogóle działało. Jaka szybkość tego będzie i tak dalej. No i tutaj mamy DLC. Holmar z 15. 45 tysięcy pojemności. No mniej więcej tak wygląda. Sporo przycisków. Też fajnie wszystko w miarę jest dookoła szkolnej, jak widzicie. No i z tyłu też fajny widoczek mamy. Dobra, także co, przejdziemy może opryskiwacz. Zobaczcie, możemy sobie normalnie pod nim przejść. Jeszcze brakuje, żebyśmy na drobinkę mogli wejść. No, nie wyda się kawałek. Jakby było rozłożone, to może byśmy tam doszli. Do tej kabiny. Nie wiadomo. No, zobaczcie, tutaj mamy jakiś tam pulpit. Joystick cały, jakaś masa przycisków. No, z tyłu może być tylko ten fotel. Tak troszeczkę za wysoki, jakby tego za główkę nie było. To było lepiej widać z tyłu niby, nie? Ale nie potrzebujemy tego, bo zobaczcie, mamy to z przodu. Generalnie co by tutaj z tyłu widać, jakiś tylko silnik, nie? Tutaj mamy zbiornik cały. Jest taki troszeczkę mały, myślałem, że będzie większy jakiś. Bo on ma zaledwie 6000 HP pojemności, coś takiego. No a tutaj mamy JCB ładwarkę przeniesioną, tak samo z 15 z DLC. Te dwie mieliśmy do tej pory, no i tej mani tu nie było, dodali ją. W środku w miarę fajnie się prezentuje. Z tyłu mamy fajnie też przeszklone. Widzimy jakbyśmy cofali. Tylko co, idziemy do kolejnych może. Tutaj tam JCB tak samo zdjęcie jej już w środku nie będę pokazywał. Tutaj mamy taką mini ładowarkę. Nie wiem czemu, ale troszkę mi przypomina z 13. Tylko że tam mieliśmy taką bordową. Z tego co pamiętam, to była marka niemiecka. A ta to nie mam pojęcia z jakiego to jest kraju marka. No tutaj mamy kolejne rzeczy z DLC. Wejdziemy sobie może do jednego. Zobaczymy jak to wygląda. Tutaj mamy okratowane, do lasu by się nadał na pewno. Właśnie, góra, wszystko jest. Tak już fajnie, tylko szkoda, że jeszcze na silnik nie ma jakoś mocny. Z góry. Albo po bokach. Myślę na gąsienicach, no i zobaczcie, tutaj mamy nisko podwoziówkę. Możemy to w tym miejscu odłączyć, kiedy potrzebujemy sobie ciężarówkę. Potem odjeżdżamy trochę do przodu. Otwierają nam się właśnie te oto podjazdy takie mini. Możemy sobie wjechać tym przed kombajnem, który właśnie ładuje te buraki na przyczepy. No i go zawieźć. Tutaj mamy to podstawową, którą mieliśmy w 15. Przyczepę, właściwie nie przejeżdżamy, tylko no, lawetę. Tutaj mamy dwa samochody. Tak to mniej więcej wygląda. Tam już w jednym z odcinków pokazywałem jego środek, tak samo tego. No i mamy paszowóz. Do paszowozu sobie myślę, że wejdziemy do środka. Zobaczcie, ile przycisków. Mam nadzieję, że ten oto tutaj wyświetlacz nam będzie działał, jak będziemy mieli coś w środku. Ale to się sprawdzi z czasem. Także mniej więcej taką wygląda. Tutaj z tyłu kółka ma takie obudowy wielkiej. No i tutaj do lasu mamy
Tutaj nie mam pojęcia, co to jest za ekran. Jeśli wiecie, możecie dać znać. Może to są jakieś obroty, albo... Tak, to są jakieś obroty z lewej strony. A z prawej to nie wiem, do czego będzie. Czekajcie. Czy na pewno to będą obroty? No nie wiem. Masa przycisków oczywiście. No, także tak to mniej więcej wygląda. Klakson raczej ma słaby. A zapalmy sobie światło, zobaczcie, górne. Ile tego jest. Na pewno będzie fajnie w lesie sobie tym pojeździć. Także zobaczymy, jak to będzie potem się grało tym w nocy. No, tutaj mamy do transportu i do ścinania drzewa, to już było. No i mamy w końcu sieczkarnię. Tutaj możemy mieć header chyba 9 metrów, z tego co pamiętam, do kukurydzy. Żeby na kiszonkę. Tak mniej więcej wygląda w środku. Tam więcej nie ma co zbytnio pokazywać tym. No tutaj krona. Jak widać, no i to z Lirisy, jak się nie mylę. Choć wiecie co, nie jestem pewna, chyba było. W dodatku gold, jak się nie mylę. Dobra, także co? Przejdziemy sobie może jeszcze do pługów. Tutaj mamy te pługi Lemkena. One mają z tego co pamiętam 4,9 metra. Są niby tutaj, tak jak widzicie, w miarę duże. Aczkolwiek nie są aż jakoś mega szerokie. Z kolei te. Zobaczcie na to. 6,2 metra szerokości. I tutaj mamy nowych takich hydraulicznych. Fajnie to będzie potem wyglądało, jak będziemy sobie normalnie tym jeździli. I to po prostu jakby troszeczkę się łamie w tym miejscu. Ja sobie tę chwilę jechałem. Więc dosyć fajnie to wygląda. Ale zobaczcie, te ramy, wszystko, to już naprawdę wielka moc jest potrzebna. Tutaj kółka nawet, jakieś mamy podwójne. Ale to się wszystko sprawdzi w przyszłości. Dobra, także tak. Tutaj mamy taśmy. Bardzo ciekawa rzecz, którą dodali. Tutaj mamy tylko chyba taką taśmę, która nam transportuje cały czas prosto. Z tego co widzę. Chyba, że tu można jakoś ją podnieść. Ale nie sądzę, wcześniej miałem podczepiony ciągnik i jakoś nic takiego nie widziałem. A tutaj też żadnych, wiecie, linek, hydrauliki, nic nie ma, nie? Także wątpię, żeby to się dało. Nie wiem, do czego to dokładnie będzie można użyć, a to w przyszłości. Tutaj mamy takie to taśmociąg. Ten już z kolei... Czy go da się podnieść? Chyba tak. Tego chyba da się rozłożyć. Tak mi się wydaje. Choć nie jestem pewien, ale to na pewno będziemy sobie testowali wszystko. Tak, zobaczcie. Tutaj możemy sobie go rozłożyć do góry. Chyba. Albo w tamtą stronę. Bo nie wiem, co to jest na dole. To też jest niby jakiś... Wydaje mi się, że go sobie po prostu możemy tutaj potem rozłożyć i wszystko będzie ok. Tutaj mamy taki mini taśmociąg. Nie wiem, do czego on będzie przydatny. Jakieś małe przyczepy albo coś. Tutaj w ogóle mamy łączenia jakieś. Więc ciekawe, jak to będzie wyglądało wszystko potem. Może to będziemy mogli jakoś do góry podczepić kawałek tutaj zresztą. Nie mam pojęcia. No i tutaj mamy właściwie miejsce, gdzie wysypujemy. Tutaj wsypujemy i to idzie tą taśmą. Ale wszystko sobie nie potem testowali. Tutaj w bok nam zlatuje. Mam nadzieję, że będzie opcja, że po prostu muszą sobie kilka takich pod rząd postawić. I wtedy, wiecie, wyładowywać. No i tutaj mamy największy kultywator. Jaki jest 14,5 metra w lesie. Także zobaczcie, jaki jest potężny. Ale moc też sporo wymaga. Jeszcze mam tutaj mniejszy, który był z 15, 12-metrowy. Go już tutaj nie rozkładałem. No i mamy tak, to jest siewnik mniejszy, tak samo 12-metrowy. Mniej więcej tak on wygląda. I tutaj mamy Amazona, 15-metrowy z 13. Na pewno będzie fajnym rozwiązaniem, jeśli ktoś będzie sobie chciał większym siewnikiem pojeździć. Aczkolwiek szkoda, że nie oddali siewników w takim klimacie USA troszeczkę. Mi tego tutaj brakuje. Myślę, że tutaj więcej nie ma zbytnio co wam pokazywać. Pokazałem wam mniej więcej te ciągniki, jakie są. Kombajny, tam kilka rzeczy jeszcze, jakieś ładowarki i tak dalej. Jeszcze wam pokażę, jakie są inne kategorie. Jeszcze mogłem pokazać tutaj tylko te przeładowywacze. Niestety ich nie kupię, bo już nie ma miejsca w sklepie obecnie. Także co, 43 tysiące pojemności i 28. Bardzo mi się podoba ten, aczkolwiek ten taki średni. Jeszcze wam może pokażę przyczepy z takich ważniejszych rzeczy. To tam jest skinkę, 31 ton, fajna przyczepa na pewno. Tylko, że nie ma pokazanej mocy, jaka jest zalecana. Tutaj chyba też można sobie modyfikować, tak? Ustawienia kół. Jakieś wzorki możemy. No także ciekawe. Jakiś jeszcze też kolor tej przyczepy.
Jak widzicie, fajnie to wygląda w miarę. Tak samo to możemy edytować, chyba, nie? Ewentualnie to jest po prostu może, że wymagana jakaś tam część do tego. O, tutaj mieliśmy, czekajcie, przy tym tak samo. I mogliśmy normalnie zedytować. Także nie wiem, od czego to zależy. Tak to mniej więcej wygląda największa 59-tonowa przyczepa. Także co, nie ma tutaj więcej co wam pokazywać zbytnio. Ja się będę powoli z wami żegnał. Jak wam się spodobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę, napisania swojej opinii, co sądzi o tych maszynach, a to jakieś inne tego typu na przykład. To się sprawdzi już w trakcie gry. Nie ma co wszystkiego na raz tutaj sprawdzać, bo to by się nie pomieściło. Także co, trzymajcie się, do kolejnego.